Pana pracownik. No nie, jednak. Dobrze, jest dobrze. Witam Państwa przede wszystkim naszego głównego, tak? Naszego gościa, pana dyrektora kompanii, ale przede wszystkim przedstawiciela Sejmu Województwa Śląskiego, właściwie pana radnego Marka Kowalskiego, który jest też członkiem kapituły i właśnie w imieniu, tak, całej kapituły wręczy panu dyrektorowi znaczenia, które też wnioskowaliśmy ze względu na ogromne zasługi pana dyrektora jako osoby, który też reprezentuje no, wielką spółkę, jaką jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Nie jest to tak, że w okresie pandemii, tak, czymś się do nas zwrócono i nam udzielono pomocy. To była stała pomoc, tak, wiemy, że możemy na nią dalej liczyć. Zaczęło się tak naprawdę od pracowników JSW, którzy nam stale pomagali, kiedy tylko rozwinęła się pandemia, ratowników o bardzo wysokich kwalifikacjach. Mieliśmy gości miesiącami na naszych oddziałach i ciężko walczyli, szczególnie na oddziale covidowym, ale również pomagając na izbie przyjęć, we wszystkich innych też pracach porządkowych, gdzie nasz personel nie dawałby sobie rady. To dzięki też JSW i osobistemu zaangażowaniu pana dyrektora, to były też sprzęty. Państwo sami najlepiej wiecie, jak brakowało wszystkiego w pewnym okresie. To były tak dalece poszukiwane respiratory. To była też dodatkowa pomoc rzeczowa, aż wreszcie skończywszy bezpośrednio na czystych pieniądzach, tak, przelewanych do nas w dziesiątkach tysięcy. I to nie było tak, że ja dzwoniłem do pana dyrektora i ja mówię, słuchaj, czy coś by się dało, tylko pan dyrektor dzwonił do mnie i mówi, słuchaj, napisać trzeba wniosek, tak, do zarządu. Trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, więc ta współpraca układała się przez cały czas. Nie wiadomo, co nas czeka w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Prognozy niestety nie są optymistyczne, ale jako szpital, tak, jesteśmy już w tym wszystkim przetrenowani i cieszymy się, że mając takiego dużego partnera, jak jest Jastrzębska Spółka Węglowa i pana dyrektora tutaj u nas w mieście, no, wiem, że na taką pomoc zawsze będziemy mogli liczyć. To chyba tyle z mojej strony. Oddaję głos przede wszystkim panu radnym. Myślę, że pan dyrektor już chyba powiedział wszystko. Ja chciałbym tylko dodać, że bardzo się cieszę, że taka okoliczność ma dzisiaj miejsce. My jako województwo śląskie też zdajemy sobie sprawę, jaka siła jest pandemii koronawirusa i jak wiele nam to pozmieniało naszych planów i marzeń w życiu. Wiemy, że szczególnie ten okres jeszcze przed tym, jak ta szczepionka była tak ogólnie dostępna, był trudny. Wszystkiego brakowało, trzeba było gdzieś tutaj walczyć właśnie o respiratory, o tą pomoc ludzką w różnym wymiarze i cieszę się, że tutaj właśnie takie odpowiedzialne zachowanie kopalni, takie wsparcie szpitala, czyli taki też lokalny patriotyzm, można powiedzieć, tutaj na szczeblu powiatu gliwickiego zadziałał i szpital dostał duże wsparcie właśnie w postaci sprzętu, w postaci wsparcia ratowników górniczych i cieszę się, bo my na przykład jako sejmik również staraliśmy się wspierać, wychodzić poza te nasze granice działania, bo to jest wspierać szpitale również powiatowe. I myślę, że każdy swoją cegiełkę dołożył i dzięki temu tutaj dzisiaj też się spotykamy. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani na to, co nas czeka w najbliższym czasie i cieszę się, że tutaj dzisiaj panu dyrektorowi możemy za to podziękować. Zawsze jest to taka bardzo miła chwila, zarówno dla wdrażającego, jak i dla mnie, jako wdrażającego tutaj szanownych gości, ale też pokazuje, że mamy wspaniałych mieszkańców województwa śląskiego, czego właśnie dowodem jest pan dyrektor. I za to serdecznie w imieniu marszałka województwa śląskiego, całego sejmiku, wszystkich radnych kapituły gratuluję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, gratulacje. Gratulacje do tego wielkiego znaczenia. Tutaj list z podziękowaniem do szpitala. Jeśli Państwo poprosicie, przeczytam jeszcze jeden bardzo krótki list, ponieważ pewnie wiecie, że w szpitalu w Knurowie u nas w Powiecie Gliwickim. Od zeszłego roku mamy też katedry Wydziału Nauk Medycznych. Prowadzimy zajęcia w zakresie chirurgii, chorób wewnętrznych. Prowadzimy również zajęcia tak zwane praktyczne praktyki na kierunku pielęgniarskim. I w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, która poza wieloma kierunkami też prowadzi
kierunek lekarski, już teraz czwarty rok, pielęgniarstwo, kolejny rok, już trzeci. Uzyskaliśmy teraz uprawnienie magisterskie po tym roku. Również uruchomili dodatkowy punkt dydaktyczny, tak? Potocznie byśmy nazwali filię wydziału. I tutaj u nas w szpitalu, poza tym, że pracownicy też są nauczycielami akademickimi, jego magnificencja rektor wraz z kanclerzem też podjęli decyzję, że w powiecie gliwickim będą dodatkowe inwestycje, jeśli chodzi o szpitale Turów, ale również i Wysokice, panie starosto. I z tej okazji, panie dyrektorze, pozwolę sobie przeczytać krótki list. Szanowny pan Jarosław Kwadokę, dyrektor Kachnerów Szczygłowice. W imieniu własnym oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach pragnę złożyć serdeczne gratulacje panu dyrektorowi z okazji przyznania znaku honorowej zasługi dla województwa śląskiego. Szczególnie cieszy nasz fakt, iż kapituła doceniła pana działanie podejmowane na rzecz szpitala w Knorowie. Placówka ta jest jednym z największych partnerów naszej uczelni. To właśnie w Knorowskim Szpitalu studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Rejczy odbywają praktyki i zajęcia kliniczne. Dzięki tej efektywnej współpracy w Knorowie powstaje punkt dydaktyczny naszej uczelni, w którym będą kształcić się przyszłe pokolenia pielęgniarek i pielęgniarzy. Raz jeszcze w imieniu własnym oraz władz i studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach pragnę złożyć panu dyrektorowi serdeczne gratulacje. Życzymy wielu kolejnych sukcesów zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Zwyrażamy stosunki w magnificencja rektor profesor Aleksander Ostenda, który mnie jako już od raz jeszcze prodziekana, ale to rektora od 1 października prosił o przekazanie tego listu do pana rektora i pana kanclerza przede wszystkim, panie dyrektorze. Proszę do niego. Chciałbym podziękować przede wszystkim tej kapitule sejmikowi województwa śląskiego za to uhonorowanie mnie, ale to jest uhonorowanie całej jastrzębskiej spółki węglowej, wszystkich dyrektorów kopalń, a przede wszystkim jest to uhonorowanie naszych ludzi, naszych ratowników górniczych, którzy pracowali w Katowicach, w szpitalu MSWiA, w szpitalu w Knurowie, w szpitalu w Wodzisławiu, w Jastrzębiu Zdroju, w Rybniku. To są wszyscy ci ludzie, czyli ratownicy, sanitariusze. To są wszyscy ludzie, którzy pracowali w sanepidach, w sanepidzie w Gliwicach, w Rybniku, w Wodzisław Śląski, Tychy, Racibórz, no jeszcze nie wiem, kogo nie wymieniłem. Także to jest ten medal i to jest nagroda przede wszystkim dla tych ludzi i im musimy dziękować, bo oni w tym czasie pracowali tam na tej pierwszej linii frontu. Bardzo dziękuję tutaj prezesowi staroście, że mogłem uczestniczyć w posiedzeniach sztabu kryzysowego powiatowego, że dzięki wam chcieliśmy pomóc, ale dzięki wam wiedzieliśmy, jak to zrobić i gdzie to zrobić, żeby to było najbardziej efektywne. Także widać, że ta nasza współpraca tutaj w powiecie, no, wynik tego był dobry, tak samo współpraca z innymi szpitalami, z Jastrzębiu Zdrowiu, w Wodzisławiu również się układała, dzięki tutaj szefowi sztabu kryzysowego, panu prezesowi, również się układała bardzo dobrze. Także dziękuję bardzo. To, co mówimy, to jest bardzo istotne. Pierwszy słowo chciałem podziękować za współpracę, bo te wyróżnienia to jest wielkie osiągnięcie nie tylko pana dyrektora, ale całej korporacji, można powiedzieć, Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I to, co należy podkreślić, to ta współpraca. W tym trudnym okresie myśmy tą współpracę, tą kooperację mieli na bardzo wysokim poziomie. Dlatego jest okazja podziękować serdecznie przede wszystkim całej Jastrzębskiej Spółce Węglowej, zarządowi, ale panu dyrektorowi kopalni Knurów Szczygłowice za tą współpracę. Chciałem podziękować także panu prezesowi Kertowi za to, że stanął na wysokości zadania i naszemu radnemu Bartkowi Kowalskiemu za to, że jest takim naszym radnym z tego terenu, pełnym tego słowa znaczeniu. Nie jest tylko tytuł radny wojewódzki, ale człowiek, który włącza się w różne inicjatywy. Dlatego bardzo serdecznie Ci dziękujemy.